Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Po dłuższej nieobecności wracamy z nowym materiałem. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na temat gołębi młodych, ponieważ jak mantra wracają problemy u bardzo dużej rzeszy hodowców, w szczególności tych mniej doświadczonych, a jak wiecie, jestem tu po to, żeby w jakiś tam sposób Wam pomóc, na ile to się tylko da. Oczywiście też, jak zawsze powtarzam, to nie jest tak, że my już wiemy wszystko. Niemniej jednak myślę, że jakaś ta wiedza jest na tyle taka podstawowa, że jestem w stanie gdzieś tam wyjść naprzeciw początkującym hodowcom, stąd te materiały, które kręcimy już bodajże 3 latka. Znajdujemy się u mnie na tarasie, gdzieś tam w tej romantycznej scenerii. Z tyłu pomykają sobie gołąbki dorosłe i śmiało można powiedzieć, że mają ten najpiękniejszy okres w całym roku, gdzie beztrosko siedzą sobie razem, chowają mutki. Te mutki już tam, już można by rzec, są pomału na wyjściu. Niestety gdzieś tam, wiadomo, jesteśmy zablokowani z tym wszystkim. Nie idzie praktycznie ani tego sprzedać, ani nic z tym robić, ponieważ, jak wiemy, poczta wstrzymała wysyłki i bodajże taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do początku września. Gdzieś to powinno być odblokowane, wtedy jakieś ruchy, nie wiem, czy jakieś aukcje, czy gdzieś tu z domu, no nieważne. W każdym bądź razie naprawdę, naprawdę miodowy czas mają nasze dorosłe gołąbki, czego nie można powiedzieć o gołąbkach młodych, u których tak naprawdę przygoda z lotowaniem zaczyna się, mogę powiedzieć, na dzień dzisiejszy. Jak to wyglądało od samego początku, wiadomo, gdzieś tam, jak już wcześniej mówiłem, około 14 lutego było parowanie, wszystko poszło fajnie, gołąbki odchowane trafiły już do swojego gołębnika, który gdzieś tam widzimy w tle. Były po jakimś krótkim czasie zaciemniane. W chwili obecnej dodam tylko, że są doświetlane 2 godzinki rano, chyba bodajże 4 wieczorem. To też w zależności od pogody. Mamy najprostszy wyłącznik czasowy. On tam robi za nas całą robotę, ponieważ, jak wiemy, lato to czas urlopów. Co za tym idzie, ci, którzy się nie urlopują, muszą pracować na tych, żeby właśnie ci drudzy, troszeczkę się zakręciłem, mogli sobie dychnąć. Ja zaczynam urlop za tydzień, gdzieś tam tydzień będę w domu, troszeczkę popracuję z gołąbkami, natomiast w drugim tygodniu urlopu wybieramy się na krótki urlop z rodziną. Myślę, że należy się, co oznacza, że jakoś tam nie mamy parcia po raz kolejny na te gołąbki młode. Oczywiście będą wkładane jak najbardziej, ale wracając już do początku, po odsadzeniu karma była stricte, można powiedzieć, identyczna jak miały ją w rozpłodzie, ponieważ nie chcieliśmy jakiejś tam rewolucji. Bardzo białkowa, pozwoliliśmy gdzieś tym gołąbkom się rozrosnąć, nabrać nawet trochę tłuszczyku, co spowodowało to, że niechętnie odrywały się od dachu, co nas bardzo, bardzo cieszyło. Robimy tak co roku i przyznam się szczerze, że od czasu, kiedy wprowadziliśmy właśnie takie karmienie, przestały nam odchodzić gołąbki młode. I to naprawdę, przyznam się, że do tego stopnia, że w obecnym roku, na obecny czas, jest, można powiedzieć, zanotowany rekord, ponieważ żaden, absolutnie ani jeden gołąbek nie odszedł nam od domu z racji tego, że były za ciężkie, że chodziły w większości po dachu, po trawie, nikt ich nie gonił, miały swój czas na dojrzenie, na poznanie okolicy. Natomiast później gdzieś tam stopniowo, co jest bardzo ważne, stopniowo przeszliśmy na karmę, praktycznie można by powiedzieć w 100% lekkostrawną. W tym roku jest to karma Jerry Plus, ponieważ gdzieś nie mieliśmy dostępu do Van Robaisa, jak wszyscy wiecie,
lotujemy na Van Robeysie i byłaby to 418, gdzieś nawet rozmącona ryżem Pady, lecz tutaj nas poratował kolega i w tym roku jest to Wasserlaga Jerry Plus. Do tego też jest dokładany ryż Pady, gołębie są leciutkie, gołąbki zaczęły troszeczkę lepiej latać koło domu, wzbijać się, miały już tą pewność siebie, ponieważ bardzo dobrze poznały okolice w tym pierwszym okresie swojego życia i może to spowodowało, że właśnie no, ta liczebność nie zmalała drastycznie, jak to się słyszy w niektórych hodowlach i to nas bardzo, bardzo cieszy, czyli jest to już bodajże trzeci sezon, w którym tak postępujemy i naprawdę proszę mi wierzyć, że problem gdzieś zabierania się gołębi, znikania tych niedoświadczonych gołębi, które pierwsze razy wychodzą na dach, można by rzec, zniknął do zera, a my możemy zająć się przygotowaniem ich do lotów. I tak jak powiedziałem, kiedy już bardzo dobrze trenowały koło domu, zaczęliśmy jakieś wywózki od zawrotnych kilometraży, jakim niewątpliwie jest kilometr, z czego tam niektórzy się śmieją. Ja uważam, że postępując tak, jest bardzo dobrze. Później były to 3 kilometry i co ciekawe, z tych pierwszych dwóch podlotów brakowało nam 35 gołębi i pewnie większość by się już załamała tym faktem, szukałaby gdzieś tam przyczyny chorobowej i tak dalej. Niemniej jednak zachowaliśmy zimną krew i co ciekawe, w następnych wywózkach już gołębie o wiele mniej brakowało, to były już pojedyncze sztuki i z każdym dniem gołębie z dwóch pierwszych tych treningów schodziły się, dochodziły, co tylko pokazuje, że ta zdrowotność tych gołąbków była na fajnym poziomie zadowalającym, że wszystko było ok, wszystko było w porządku i z tych 35 zrobiło się braków jakieś 5 sztuk, no wiadomo 5 sztuk to wszystko tak naprawdę mogło się stać przy tak dużej ilości. Na tą chwilę mamy 94 sztuki, mamy 9 wywózek zrobionych, były to kilometr, 3, bodajże 7, 13 były dwa razy, bo gdzieś tam po tej pierwszej wywózce no troszeczkę te gołąbki, że tak powiem, nam zaczęły się kurczyć. Nie czekaliśmy długo, wjechaliśmy z lekarstwem. Każdy ma tam swoje jakieś lekarstwa, jedni używają kropel żołądkowych. Ja tego nie robię, przyznam się szczerze, bo uważam, że przynajmniej w naszej hodowli próbowaliśmy kiedyś tego i przy takiej naprawdę mocnej chorobie one, że tak powiem, się poddały i powiem więcej, mam bardzo dużo telefonów od ludzi, którzy też próbowali tymi kropelkami działać, jednym się udało i chwała im za to, innym się nie udało i potracili naprawdę dużo sztuk, dlatego też antybiotyk. W naszym przypadku były to saszetki, takie bodajże 4 czy 5 w jednym. Dajemy już je od kilku lat i chociaż słyszymy, że jest to zabójstwo dla gołębi, my jakoś podchodzimy do tego inaczej. Powiem szczerze, że po dwóch, trzech dniach praktycznie gołębie stoją na baczność. Przy tym, tak jak już mówiłem, to setki razy zabieramy grity, absolutnie nie wolno być gritów. Karma to może być dietetyczna, bądź nawet sam ryż Pady w bardzo małych ilościach. Najlepiej nawet w ten pierwszy dzień dać im głodówkę, dać im tylko się porządnie napić. Do tych saszetek też dodajemy do wody Toilamin Forte, który jest aminokwasami, elektrolitami i gdzieś tam ta choroba dość szybko ustępuje i jest to naprawdę skuteczne.
Później, kiedy już widzieliśmy, że te gołąbki naprawdę doszły do siebie, postanowiliśmy jeszcze raz powtórzyć te 13 kilometrów. Przyszły bardzo fajnie, przyszły całą grupą. Znaczy może fajnie pod względem tego, że one naprawdę przychodziły i nie ginęły praktycznie 100% gołąbków w gołębniku, lecz muszę przyznać, że co mnie bardzo zdumiewa w tym roku, to bodajże wszystkie treningi, które były wykonane, to gołąbki miały ogromny problem z chwyceniem kierunku. Niemniej jednak później, jak już chwyciły ten tak zwany azymut, szły do domu i było naprawdę, naprawdę dobrze. I przyznam się szczerze, że co ciekawe, z 47 km chyba najszybciej, jak udało im się wrócić do domu, to bodajże dwie sztuki przyszły po godzinie, a reszta gdzieś tam godzina 6 minut i mówię tutaj o najszybszym ich czasie. Stwierdziliśmy, że no nie ma już czasu dłużej czekać, jest jak jest i takim dobrym wyznacznikiem będzie próbna kabina. Była to już czwarta oddziałowa, dla nas pierwsza, odległość 70 km. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, naprawdę wielkiemu zdziwieniu, udało im się pokonać ten dystans w 48 minut. I praktycznie ja byłem w pracy, kiedy wróciłem do domu o godzinie 14. Komplet w domu, co w latach wcześniejszych się nigdy nie zdarzało, bo zawsze jakieś pojedyncze osobniki odpadały, nawet czasem było dość, nie były to całkiem pojedyncze osobniki, była to większa grupa. Niemniej jednak po tej próbnej kabinie byłem zachwycony. Pierwsze, liczebnością, co jest dla nas najważniejsze. No i też nie ukrywam, że gdzieś może przez to, jak im ciężko szło na początku, może troszeczkę oleju do głowy nabrały i zrobiły to już dużo, dużo szybciej. W dniu dzisiejszym będziemy też wkładać na drugą próbną kabinę. Loty zaczynamy za tydzień. Myślę, że już jakiś wielki wywózek nie będzie. Dajemy dzisiaj, jutro przylatują. Mam nadzieję, że kabina będzie podobnie udana jak ta pierwsza. Gdzieś tam potem chyba w środę jest kolejna próbna kabina i to tyle. No i idą do kosza. Co do typowania, no trudno jest tutaj w ogóle cokolwiek wytypować. Dużo ułatwia typowanie gołębi, gdy już są tipesy na nogach i robimy sobie loty treningowe, patrzymy mniej więcej, które gołębie odbijają się pierwsze. No u nas jeszcze tych tipesów nie ma, tak w zasadzie to czekamy, bodajże chyba jutro dopiero będą, pewnie gdzieś pojutrze je założymy i to tyle. Jak mówiłem wcześniej, nie ma jakiegoś super parcia na wynik, a generalnie chodzi nam bardziej o to, żeby jak najwięcej nam tych gołąbków zostało, bo nie ukrywamy, że to jest, że loty gołębi młodych jest to jakiś etap naszej hodowli, niekoniecznie cel. Co widać u dużo takich doświadczonych, dobrych hodowców, że oni też jakoś niekoniecznie napinają się w tych lotach i jest jak jest. Kochani, robicie błędy. Robicie dużo, dużo błędów w karmieniu gołębi. Zdarza się, że naprawdę walicie tak ciężką karmę, że jak wysyłacie mi zdjęcie, to pozostaje mi się tylko przeżegnać i to lewą ręką. Naprawdę uwierzcie mi, że nie potrzeba teraz tym gołębiom tak ciężkich karm, jeszcze nawalone grochem, tylko przez to, że gdzieś tam w nazwie ma lotowe, one mają być lekkie, one mają być, jeśli na pewno chcecie coś tam nimi zdziałać, to karmione tak. Ja nie jestem fanem głodzenia gołębi, jestem wręcz absolutnym przeciwnikiem i nie podoba mi się fakt, gdzie hodowca wchodzi do gołębnika, a gołębie, kurczę, obsiadają go jak tą babcię z Kevina, pewnie wszyscy oglądacie, co
co roku w święta, to nie do końca jest mój klimat. Niemniej jednak zawsze gdzieś tam kilka procent takiego zostawiamy naszym gołąbkom. Po prostu nie tuczymy ich do pełna. One mają fajnie pojeść, ale gdzieś ten margines tych 5% im zostawiamy, żeby wiedziały, że trzeba wracać do domu i tak dalej, i tak dalej. Póki co niespecjalnie podajemy cokolwiek, zresztą tak zwana paczka na loty przyjdzie jutro razem z tipesami i tyle. Uważamy, że gołębiom młodym tak naprawdę nie za wiele potrzeba, tym bardziej, że mówimy o lotach po 100, 200, 250 kilometrów, to naprawdę lekka karma, wiadomo, jakiś elektrolicik, jakiś te, no powiedzmy, że jeśli ktoś tam bardzo by chciał jakiś wynik robić, to może spróbować z tymi energetykami typu tam pudry kondycyjne, oleje energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak uważam ja osobiście, że w lotach gołębi młodych ważniejsze jest zdecydowanie podniesienie gołębia po przebitym locie, jak jakieś tam wielkie przygotowania na 100 czy 200 kilometrów. No i na pewno pilnujemy zdrowia. Co jeszcze? Pytacie dużo o jakieś tam kuracje do młodych. W ogóle bardzo dużo ludzi robi kuracje. Ja tego absolutnie nie neguję. Powiem wam szczerze, że w naszym wypadku w tym roku jedyna kuracja, która była robiona, była to robiona kuracja na rzęsistka i nie były to krople do rybek, ponieważ było dużo czasu, nie chcemy łapać tych młodych bez sensu i był to nasz polski trychonidazol. Dawaliśmy go przez 6 dni i powiem szczerze, że troszeczkę tam zmieniliśmy dawkę, ponieważ uważamy, że ta dawka jest troszeczkę za słaba, bodajże tam jest jedna saszetka. Kurczę, nie chcę teraz kłamać, na 3 litry wody, czy gram na 3 litry wody by trzeba było zobaczyć. My to dajemy na 2 litry wody i jest ok. Gołąbki naprawdę są w super kondycji. No na pewno przy gołębiach zaciemnianych jest ten problem, że nawet jeśli one chorują, to po nich tak bardzo tego nie widać. U nas na przykład, jak mówiłem wcześniej, że one takie się zrobiły, takie nijakie, widziałem, że z nich trochę ta radość z latania ustało, one po przylocie, nawet w gołębniku, tak, no wchodzi hodowca i dobry hodowca jest w stanie to od razu wypatrzyć, że to nie jest to, co ma być. Patrzę, jeden taki troszkę zgarbiony, drugi, trzeci. Niemniej jednak żadnych wymiotów, żadnego zielonego, śluzowatego kału, nic takiego nie było. Myślę, że jakbyśmy jeszcze tam dłużej czekali, to mogłoby się tak zdarzyć. Niemniej jednak przeprowadziliśmy zaraz, tak jak już mówiłem, leczenie i naprawdę po drugim dniu już było widać, że te gołąbki wróciły do żywych, jak to mówią. I tyle. Na jaki wpływ na to, że tak szybko te gołąbki się regenerują, miały te szczepionki? Nie wiem. Gdzieś tam od osób, które wcześniej mówiły już na ten temat, że to naprawdę dużo pomaga. Może i tak, może faktycznie tak jest. Robiliśmy to pierwszy rok. I co, no nie ma co tutaj dłużej mówić. Proszę was tylko jedno. Nie cudujcie z tymi karmami, nie walcie tak ciężkiej karmy. To nie są jakieś wielkie odległości. Karmimy lekko. W upały naprawdę też myślę, że można sobie odpuścić. Wiadomo, no jest lot później, no to to jakby jest tak zwana siła wyższa i to są rzeczy, na które tak naprawdę nie mamy wpływu i wtedy tak. Niemniej jednak tu, jeśli chodzi o same przygotowywanie, to nie. Tak samo mówię, ja, jeśli jest pochmurny dzień, prosiłbym was bardzo,
żebyście wcześniej troszkę wypuszczali na oblot te gołąbki, ponieważ jak się robi szarówka, ten dach je parzy i odbijają się, próbują lądować, wznoszą się w górę i często kończy się to tragedią. Ja już też to zauważyłem bodajże 3 lata z rzędu, że właśnie to pogoda powoduje, że ten dach je parzy i o ile u mnie się to jeszcze nie zdarzyło, to u kolegów zdarzyło się, że niestety takie gołąbki nie usiadły w porę i na drugi dzień większość już z nich znikła i praktycznie do dnia dzisiejszego ich nie ma. Także to taka moja myśl. Może teraz co, przejdziemy troszeczkę po gołębnikach, odwiedzimy gołębnik, gołębi dorosłych, potem przejdziemy do tych moich mutków i zobaczycie, ocenicie, jak to na chwilę obecną wygląda i później się pożegnamy. Myślę tyle. No i witam się z wami. Znajdujemy się w gołębniku gołąbków dorosłych, tak zwanych lotników. Jak widzicie, widok przepiękny. Dużo mutków już zeszło. O, siedzą tutaj. Myślę, że jak najbardziej bardzo udane były te lęgi. Zresztą ja zawsze zauważyłem, że te gołąbki po lotnikach, po sezonie lotowym, gdzie one są w cugu, gdzie są w dobrej formie, są naprawdę ładne, są zdrowe i wiele im nie potrzeba. Wystarczy tylko spojrzeć. Nie ma tu jakichś takich słabszych, ogęziałych, że tak powiem. I wygląda to naprawdę dobrze. Gdzie one trafią, zobaczymy w najbliższym czasie. Tak jak już mówiłem wcześniej, jesteśmy gdzieś tam przyblokowani, dlatego żadnych tam ruchów nie wykonujemy. O, patrzcie, jakie świeczki. Kał u starych też jak najbardziej. O, tu taki młodszy z żółtym pióropuszem na głowie. Tu kolejny siedzi, ten płowy. On akurat już ma przeznaczenie, idzie do mojego serdecznego kolegi Marcina Nowaka, który gdzieś zrobił do mnie fajną przysługę, gdzieś odebrał mojego gołąbka po kontuzji, przytrzymał mi go i w zamian za to obiecałem mu młodego, co też zamierzam dotrzymać słowa. Dodam tylko, że owy gołąbek to jest właśnie z tej linii Wosa od Arka Maziarza i odwdzięczył nam się w tym roku, siadając 5, 10 i 19 na oddział. Dlatego też młody po tym gołąbku będzie to raczej na 99% samczyk. Ląduje Marcin do ciebie, jest zostawiony do ciebie, drugi zasili nasz gołębnik rozpłodowy. Dodam tylko, że bardzo, ale to bardzo mocno w tym roku stawiamy na nasze gołąbki w rozpłodzie i większość gołąbków, które w tym roku zasilą gołębnik rozpłodowy, będą to nasze gołębie po naszych lotnikach. Co nie oznacza, że jakichś tam zakupów nie zrobiliśmy. Wróciliśmy z powrotem do Arkadiusza Maziarza już bodajże trzeci rok z rzędu. Zakupiliśmy 2 gołąbki. Jeden z tych gołąbków jest to z linii Wosa, tego właśnie, co u mnie tak fenomenalnie się sprawdził. Jest to jego półbrat dokładnie, z tym, że kolor niebieski, ale jak to mówią, liczy się krew, a niekoniecznie
i dobre geny, niekoniecznie kolor. I przyznam się szczerze, że właśnie po tym wosie od Arka w tym roku na przykład wszystkie gołąbki wypuszczone są o barwie niebieskiej do lotów. I tu zaskoczenie, ponieważ w zeszłym roku był jeden płowy, trzy nakrapiane. Teraz taka mała niespodzianka i wszystkie mają kolor niebieski. Co nie do końca się wszystkim podoba, ponieważ ludzie, którzy bardzo mocno zwracają uwagę na kolor, jednak te wosiki kojarzą z kolorem czerwonym. Tu jest następny nasz lotnik, to jest też z linii właśnie tego Arkadia, jak go nazwaliśmy, na cześć naszego kolegi Arusia, też super lotnik i tak dalej. No przejdziemy teraz do rzeczy, myślę, które najbardziej Was interesuje, czyli do gołębnika, gołębi młodych. No i przechodzimy do ostatniego gołębnika, niemniej jednak myślę gołębnika, który w chwili obecnej najbardziej interesuje wszystkich hodowców, ponieważ loty gołębi młodych zbliżają się wielkimi krokami, a u niektórych już w zasadzie sezon się rozpoczął. No tak to wygląda. Oczywiście te gołąbki wyglądają troszkę lepiej niż w niektórych hodowlach, nawet w większości, ponieważ są to gołąbki zaciemniane i to niech Was nie zwiedzie, że powiedzmy Wasze aż tak dobrze nie wyglądają, ponieważ one, jak wszyscy wiemy, mają już pokrywę zrzuconą i wyglądają zdecydowanie na starsze gołębie, wyglądają w większości przypadków jak gołębie roczne, co nie zmienia faktu, że są to gołąbki młode. Dodam tylko, że też nie są to gołąbki zimowe. Wszyscy, co oglądają mój kanał, wiedzą doskonale, że ja nie mam zimowych gołębi, a są to lutowe i nawet marcowe. Tutaj spójrzcie na tego szpaka. No zdecydowanie wygląda jak gołąb roczny. Niemniej jednak nie jest to gołąb roczny. Coraz mniej w głowie im też latanie, trenowanie koło domu. A jak widzicie, harce. Nic z tym nie robimy. Zostawiamy, niech to się swoim torem toczy. O, tu nawet mamy taki rudy egzemplarz. Tu kolejna parka. I coś, co interesuje większość hodowców, a wszystkich, powiedzmy, niezwiązanych z gołębiami, którzy oglądają moje filmy, bo i tak gołębi są, zachodzą w głowę, co ma na celu pokazywanie kału gołębi. Jednak każdy hodowca wie i stąd teraz może przejedziemy. Jak widzicie, kał jest bardzo, bardzo w porządku. Są kuleczki, gdzieś tam puszczają puszek i coś, co do czego już pewnie przyzwyczaiłem wszystkich hodowców. Moje gołębie, zarówno stare lotniki, jak i te mutki, kompletnie nic sobie nie robią z naszej obecności i zachowują się niezwykle naturalnie. Chyba pomału traktują nas jak jednego z nich, co nas bardzo cieszy. To już myślę, że taka wizytówka naszego gołębnika. Bardzo, ale to bardzo oswojone gołębie i jak widzicie, już od tych młodych wszystko się dzieje. One kompletnie nie reagują
na nas. Chodzimy spokojnie, ale naturalnie przy nich nie. Absolutnie nie robimy jakichś dziwnych, gwałtownych ruchów, ale też nie chodzimy na paluszkach, bo nie o to chodzi. Jak sami pewnie słyszycie, jest głośno, a one mijają mnie jak niby, jak nigdy nic, nic sobie z tego nie robiąc. Także już za kilka godzin zostaną załadowane w drugą próbną kabinę i mam tylko nadzieję, że podobnie jak z pierwszej wrócą fenomenalnie. Jeszcze tylko pragnę nadmienić, że to już taka moja prywata do Piotrusia Joszko, który podarował mi 6 gołębi. Na chwilę obecną cała szóstka jest cała i zdrowa. Mam je zaznaczone innym kolorem znaczników, żebym widział, żebym mógł sobie liczyć na bieżąco, być z tym. O ten do góry tam nakrapiane, to jest właśnie od Piotrusia gołąb. Są to na pewno gołąbki troszeczkę inne jak moje. W budowie chociażby są większe, są mocniejsze takie. A czy będą lepsze, gorsze, czy takie same? Myślę, że sezon pokaże. Na chwilę obecną naprawdę, naprawdę pokazują serducho, nawet gdzieś się tam zawieszały, jak już pewnie większość tutaj tych gołąbków. Wracały i tak jak powiedziałem wcześniej, 6 na 6. Tyle ode mnie, moi drodzy. Piszcie, komentujcie. Przypominam tylko, że to jest mój sposób na prowadzenie hodowli i o ile konstruktywną krytykę jak najbardziej potrafię przyjąć, porozmawiać, popolemizować. Nie ma u mnie przyzwolenia na jakieś obrażanie mnie, bądź nawet innych hodowców. Nie. Uwierzcie mi, że wszystkie takie komentarze z wulgarnymi słowami będą usuwane. Powiem wam więcej. Nawet już wcześniej były usuwane przez YouTube. Nawet nie musiałem ręki do tego dokładać, ponieważ często tam odpływamy troszeczkę i ponoszą nas emocje, a YouTube jest bardzo, ale to bardzo na to wyczulony i jeśli ktoś nie zobaczył swojego komentarza do tej pory, a przyznam się szczerze, że od samego początku kanału usunąłem bodajże chyba tylko jeden, a tych usuniętych jest zdecydowanie więcej. Chcę wam powiedzieć, że tak działają algorytmy, tak działają YouTube'y. One są w specjalnej poczekalni i tak naprawdę nigdy, ale nigdy już nie wracają i nie są wyświetlane. Dlatego jeśli chcemy wyrazić swoje zdanie, każdy ma do tego prawo, robimy to w sposób jakiś taki elokwentny i naprawdę w jakiś normalny, bez przekleństw, bo to nic nie da, i tak ten komentarz nie dojdzie i tak. Tyle ode mnie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Myślę, że za tydzień gdzieś tam nagramy coś nowego, ponieważ zaczynam urlop, więcej czasu. Trzymajcie się ciepło, dobry lot dla wszystkich hodowców, wszystkich hodowczyń. Cześć.